pola arygańskiego Simon Zdynia prowadzą wysoko z Lowlanders Białystoku. Na wiele osób liczyło tutaj na niespodziankę w wykonaniu Dunia Milka z Białegostoku, który przebojem przebył półfinału, ale Seahawks już teraz prowadzą 28-7. Mecz zbliża się powoli do końca i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli w tablicy powtórkę ubiegłorocznego superfinału. A przypomnę, że przed rokiem 41-32 ekipa Seahawks Gdynia pokonała drużynę Panthers Wrocław. Na tyle, że wtedy superfinał, czy wielki superfinał rozgrywany w Gdyni. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale najprawdopodobniej w nim znów spotkają się Panthers Wrocław, a także Seahawks Gdynia. Na tyle, że teraz superfinał 10. jubileuszowy rozgrywany będzie we Wrocławiu. Już dzisiaj wszystkich Państwa serdecznie na ten mecz zapraszam, a my wracamy tutaj dookoła i kolejna dobra akcja w defensywie. Michał Maczek, wielkie brawa! Będzie oczywiście kolejna akcja, próba numer 3 po stronie Lions. Na szybkie zmiany po stronie drużyny gości. Trzecia próba, 3 yardy do przejścia. No i raz jeszcze wspierajmy głośno defensywę Wolverines. Defense! Marcin Kaźmierczak, no ale to podanie troszkę za plecy Adama Melipa. Inna sprawa, że tam naprawdę bardzo dobrze ustawiony w defensywie gracz na pozycji cornerbacka po stronie ekipy Wolverines. No i mamy czwartą próbę, najprawdopodobniej kolejny punt przed nami. Punt tym razem po stronie gości z Gliwic, a jest szansa na dobrą akcję powrotną na Łukasza Szelągiewicza. Wiemy o tym, że Łukasz Szelągiewicz, no to jest prawdziwy specjalista, jeśli chodzi o te akcje powrotne. Wielokrotnie zachwycał znakomitymi slalomami pomiędzy defensorami przeciwnika. No, zobaczymy, jak będzie tym razem. Chyba, że zdecydują się na wykopnięcie piłki z out gracze Lions. To, szczerze powiedziawszy, chyba dla nich najbezpieczniejsza opcja, choć z całą pewnością nie będzie to najbardziej efektowne zagranie z punktu widzenia kibica. No, zobaczmy, co zagrają goście. Ale tutaj ciekawa akcja, to jest fake i zdobywają pierwszą drugą gracze Lions. Wybaczył to brakujące 4 razy zawodnik z Gliwic, a i w ten to sposób doświadczona drużyna gliwickich Lwów pokazuje tutaj swoje pazury. Pierwsza próba, świeże 4 szanse dla Lions, którzy grają dalej, są na 34 jardzie. Dalej musi starać się w defensywie ekipa Wolverines, aby odzyskać piłkę. Było tak blisko, ale tutaj ryzyko opłaciło się tym razem drużynie w purpurowo-żółtych strojach. Gramy dalej. Marcin Kaźmierczak podaje zbyt wysoko, troszeczkę, tak naprawdę to centymetrów zabrakło, aby Adrian Adamiec poradził sobie z tym podaniem. Być może gdyby nieco szybciej wyskoczył, może udałoby mu się złapać tą piłkę, ale tak, to jest szczęście dla drużyny z Opula oczywiście. Druga próba z tego samego miejsca. Mamy drugą próbę i wciąż 10 yardów do przejścia. Lecimy dalej z dribblingiem. Biegowa zatrzymana. No, warto podkreślić, że próbował po raz kolejny sił zawodnik, który zdobył przyłożenie dla drużyny z Gliwic, czyli Marcin Bratuszewski. On gra z numerem 45. Jeden z najbardziej wyróżniających czy ekipy z Gliwic w pierwszej fazie tego spotkania. No i drodzy Państwo, mamy trzecią próbę. Raz jeszcze lecimy z dribblingiem. Defense! Defense! Defense!
skrzydło, krótka, szybka akcja, no i będzie zatrzymany Marcin Bratuszewski. Czwarta próba, nie widzę żółtych flag na murawie, sporo zmian po stronie ekipy z Gliwic, zwróćcie na to uwagę, na to jasny znak, że będziemy tutaj mieli palce, próbę odkopnięcia piłki, chyba że znowu spróbują czymś zaskoczyć przeciwnika, doświadczeni zawodnicy z Gliwic. Tak czy inaczej, przed nami czwarta próba, po raz kolejny Łukasz Szymonowicz, on czeka na tą piłkę, którą odkopywać będą zawodnicy Lions. Nie wydaje mi się, aby dwukrotnie z rzędu mieli tutaj ryzykować akcję fejkową, trikową w czwartej próbie graczy gości, no ale zobaczymy. Adam Lelit odkopuje jednak piłkę pant i ta piłka wypada poza linię boczną. Nawet nie, ale zatrzymana bezpośrednio zaraz przy linii bocznej. Nie miał szans popisać się swoimi umiejętnościami w akcjach powrotnych Łukasz Szymonowicz. To będzie oczywiście pierwsza próba dla Wolverines. No ale drodzy Państwo, zatrzymaliśmy atak gliwickich klubów, a więc należą się wielkie brawa dla defensywy Wolverines. Tak jest. No teraz Opole po raz kolejny wraca do ataku. Wiemy o tym, że te pierwsze serie ofensywne, one nie były najbardziej udane na świecie. Tutaj z całą pewnością liczymy na więcej w wykonaniu formacji ofensywnej Wolverines. Może teraz 10-0, najwyższy czas na punkty kontaktowe. Nie kto inny, Łukasz Szymonowicz, zatrzymany bardzo szybko, niestety dla Wolverines, no jeszcze tutaj sędziowie... Wrzucił ten filmik ze sobą. Nie widzę, tak czy inaczej, chcieli skuteczniej zatrzymać akcję. Nie tam, ja miałem tylko, wiesz, szalma się dla piłka, ale Rosja jest postawiona. Okej, jednak była żółta flaga, której nie zauważyłem, nielegalna formacja po stronie Wolverines. Drugi raz taki błąd techniczny, który obserwowaliśmy również w poprzedniej serii ofensywnej, ale co ciekawe, po raz drugi decydują się na odrzucenie tej flagi gracze Lions, oczywiście gracze, którzy są beneficjentami kary, mogą zdecydować się również na takie zagranie, a tymczasem po raz kolejny niezmordowany Łukasz Szymonowicz dostaje piłkę w ręce, chociaż nie tym razem, przepraszam najmocniej, to chyba inny zawodnik drużyny, gospodarzy, a tak czy inaczej potrzeba tutaj zdecydowanie większej różnorodności w akcjach ofensywnych po stronie Wolverines. Trzeba otworzyć ten atak. Trzecia próba, 7 yardów do przejścia. Po raz kolejny taka sytuacja third and long, czyli trzecia próba i dosyć dużo tych yardów jest do przejścia. Muszą nieco bardziej zaryzykować gracze gospodarzy. Jest prawie na skrzydłach. Pierwsza próba, to nie jest, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Piłka złapana po stronie oczywiście Adama Pekandy. Wielkie brawa dla niego. Świeże, cztery szanse, widzicie, przesuwa się łańcuch po drugiej stronie boiska. No, mam nadzieję, że to taki początek dobrej serii ofensywnej, która pozwoli mocno zbliżyć się do drużyny gości. Tak czy inaczej, już gwizdki wybrzmiały, no i możemy rozpoczynać kolejną akcję. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Zobaczmy. Daleko! I tam jest! Jest! Skrzydłowy z numerem 12 łapie piłkę, no i widzimy, jak to wszystko się kończy.
ofensywa Gliwickiej była cofnięta niemal pod swoje własne pole punktowe. Tylko ile? 16? Nieco mniej, nawet 15 yardów. Tyle dzieli od pola punktowego graczy Urbanis. Szansa na pierwszy touchdown w tym meczu, w tym sezonie dla nowych pomarańczowo-brązowych Rosomaków. Co pola? Oby się udało, zobaczmy. Tutaj musiał odstrzyć to starcie Łukasz Szelogiewicz. No to był taki dive, można powiedzieć, prosto w środek defensywy przeciwnika. Zanurkował Łukasz Szelogiewicz. No i zdobył tym samym ile? 4, może nawet nieco więcej niż 4 jardy. Znów troszkę bliżej do pola punktowego. 12 jardów w tym momencie brakuje. I mamy kolejną żółtą flagę. A tymczasem jest kara dla Lions. Marcin Kaźmierczak, daleko do podanie. W kierunku Adama Nelipa, ale nie było szans, aby złapał tą piłkę skrzydłowej ekipy Lions. Będzie druga próba z tego samego miejsca. A drodzy Państwo, nie przestaniemy dopingować nawet na chwilkę. Mamy timeout, przerwa na żądanie. Paweł Trawender, head coach ekipy z Gliwic, wbija się na moment na środek boiska, aby przekazać niezbędne instrukcje swoim zawodnikom. Tutaj chwilka przerwy, za momencik wracamy, a warto podkreślić, że to była trzecia, ostatnia przerwa na żądanie, o którą w pierwszej połowie poprosić mogli zawodnicy Gliwice Lions. Państwo, już dzisiaj zapraszam Was bardzo serdecznie na przyszłą sobotę, kolejny mecz domowy ekipy Lublin Opole. Tym razem naszym przeciwnikiem będą rezerwy wicemistrza Polski w futbolu amerykańskim ekipy Panthers Wrocław. 5 lipiec, godzina 14. Oczywiście tutaj na stadionie imienia Opolskich Olimpijczyków. Koniecznie bądźcie z nami w sobotę. 5 lipiec, godzina 14. Już za tydzień kolejny mecz domowy Wolverines, a my wracamy do rywalizacji. Druga próba, podaje takie chwilowe troszkę. Marcin Kaźmierczak, ale łapie tę piłkę Adam Lelip. No, ekwilibrystyczny sposób podawał rozgrywający ekipę gości. Na pewno nie była ustabilizowana pozycja idealna do tego, aby wypuszczać piłkę z rąk, ale jak widać, nawet takie akcje mogą się skutecznie świetnie. Złapał tą piłkę podawaną przez Marcina Kaźmierczaka, a na nielikniki na to sposób kolejną pierwszą próbę zaliczają Gliwickie Lwy. Gramy dalej po 26 jardzie. Tym razem akcja biegowa po stronie Lions. No, trzeba przyznać, że nieco bardziej rozmaicony playbook i arsenał akcji ofensywnych. Po stronie gości Marcin Skrzypiec, tym razem to on próbował akcji biegowej. Dużo większa ilość zawodników po stronie gości zdobywa jardy, angażuje się bezpośrednio biegając bądź też łapiąc piłkę. Po stronie gości, no tutaj nad tą różnorodnością muszą popracować troszeczkę gracze Wolverines, ale tak czy inaczej grają dalej w ataku gracze z Gliwic. Druga próba, 8 yardów do przejścia. I jeszcze raz, tym razem na drugą stronę. No i dobrze tam defensorzy, ale staruszą taku. Krzysztof Richter! Tak jest, no taka akcja może nakręcić całą defensywę. Tam strzelił całą parę Krzysiek Richter, no i nie miał szans na to, aby kontynuować tą akcję. Zawodnik na pozycji running backa po stronie gości. A Krzysztof Richter, ważna postać w ekipie Wolverines. Wiemy o tym, że on popisywał się grą na pozycji running backa w tym sezonie już na pełen etat w defensywie. No i jako środkowy robi znakomitą pracę, trzeba przyznać. Zwróćcie na niego uwagę, zawodnik z numerem 9 na koszulce.
Tutaj mamy kolejną żółtą flagę, tym razem przeciwko Lions. Tak jest, Krzyżakówkami będą cofnięci na miar, jeśli dobrze liczę, 18 oczywiście własnej połowy zawodnicy Lions. Oczywiście powtórka trzeciej próby, no i zobaczcie, jak wiele jardów muszą zaliczyć, aby wywalczyć first down. Goście, to jest wielka szansa na zatrzymanie przeciwnika dla defensywy Wolverines. Marcin Kaczmurczak ma dużo czasu, dalekie podanie, Gliwickie Lwy pokazują pazury. Kolejna znakomita akcja, big play po stronie Lions. I w ten sposób mamy świeże cztery szanse. Wciąż pozostają w defensywie Wolverines. Na totalną duchę tej formacji, która musi po raz kolejny zmagać się z przeciwnikiem. Jeszcze raz przez środek Marcin Bratuszewski. No tam się zakotłowało, ale zdołał wywalczyć dobrych kilka jardów running back ekipy gości. Drodzy Państwo, ja myślę, że w każdej chwili możemy tutaj usłyszeć informacje od sędziów. Tak jest, że już tylko dwie minuty pozostały do końca pierwszych tego meczu, a więc pierwsza połowa i na chwileczkę będzie zakończona. Dwie minuty mają jeszcze do gry jedni, drudzy i Gliwickie Lwy wciąż prowadzą 10-0. No a do tego wszystkiego są w ataku 33 jardy od pola punktowego Wolverines. Także akcja podaniowa łapie piłkę po raz kolejny. Tutaj grający z tym razem z numerem 80 Paweł Herman. Widać dobrą chemię i zgranie pomiędzy skrzydłowymi, a także rozgrywającym ekipę gości. 25 jardów do pola punktowego. A tutaj mogą być kluczowe sekundy w tej końcówce pierwszej połowy. Wiemy o tym, że nie mają już do wykorzystania przerw na żądanie gracze Lions. Oni muszą teraz bardzo uważać na zegar. Ten clock management, jak mówią Amerykanie, będzie tutaj kluczowy. A tymczasem jest akcja biegowa. Wciąż nie zatrzymany zawodnik Lions próbuje wyjść poza linię boczną. Udaje mu się ta sztuka. To jest kluczowe, aby w takich sytuacjach, na tym etapie meczu, w ostatnich sekundach opuszczać boisko, bądź z jednej, bądź z drugiej strony, bo wtedy czas zbliżający nas do końca kwarty jest przez sędziów zatrzymywany. No i tutaj dużą przytomnością umysłu wykazał się Patryk Bielecki, który zdołał wybiec poza linię boczną. No i tym samym oczywiście daje nieco więcej sekund do gry jeszcze swoim kolegom z formacji ataku. Kolejna akcja podaniowa się szykuje. Znów ta lekka bomba. Tym razem szukał Tomasza Olczka, tego najbardziej doświadczonego skrzydłowego, Marcin Kaźmierczak. Tutaj Tomasz Olczek jak na razie nie popisał się jeszcze wieloma znakomitymi akcjami w tym meczu, ale warto również obserwować tego zawodnika, no bo to, tak jak mówiłem, najbardziej doświadczony wide receiver, najbardziej doświadczony skrzydłowy po stronie Gliwice Lions. Trzecia próba, 11 jardów do przejścia, daleko Marcin Kaźmierczak i teraz Lions 16-0 i na koniec jeszcze jedna żółta karna na ramię. To zrobił to dwa. A czy ta scena ma być cofnięta? Raczej szczerze mówię. To Żalczek, 82. To chyba kolejne niesportowe zachowanie po stronie Wolverines.
No, numer 9. No, cały czas ten numer 9. No, trzeba było pójść. Tak jest, touchdown przyznany. Marcin Kaźmierczak podaje, prowadzący łapie i w ten oto sposób Lions prowadzą już 16-0. To takie typowe przyłożenie touchdown do szatni. Można porównać do bramki strzelonej w 46, 7 minucie w samej końcówce pierwszej połowy meczu. Oczywiście używając terminologii piłkarskiej. No i teraz oczywiście jeszcze bonusowa akcja po stronie Lions Adam Nelik. On będzie próbował dołożyć 17 punkt dla swojej drużyny. To kopnięcie jest po raz trzeci dzisiaj wykonała Adama Nelika. Udane 17-0 prowadzą Lions. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu ekipy z Gliwic. No i tutaj gliwickie by bardzo zadowolone, ale oczywiście do końca tego meczu czasu jeszcze bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. Nawet jeszcze w tej pierwszej połowie, w samej końcówce, drugi kwarty. Kilka razy jeszcze trafi w ręce Lugoins, tak więc Rosomaki będą miały jeszcze jedną szansę na zdobycie punktów w pierwszej połowie spotkania. Drodzy Państwo, za moment przed nami przerwa, a w przerwie oczywiście kopus dla kibiców. Mam nadzieję, że tutaj będą chętni do zabawy razem z nami. Fajne nagrody do wygrania. Nagrody oczywiście ukierunkowane przez ekipę Woodways Opole, ale to dopiero za kilka chwil w przerwie. Teraz czas jeszcze na kolejny kick-off. Widzimy, że niemal ze środka boiska, a praktycznie idealnie ze środka boiska, kopią Lions po tym, jak 15 yardów kary otrzymali po raz kolejny zawodnicy Wolverines. A i to jest próba tak zwanego onside kicka. Mamy oczywiście żółte flagi. Pozwólcie, że wykorzystam ten moment, by powiedzieć Wam dwa słowa, o co chodzi z tym onside kickiem. Piłka może być złapana przez drużynę kopiącą, tym samym można pozbawić drużynę odpierającą piłkę posiadania, czyli gry w ataku, ale piłka musi przelecieć minimum 10 yardów, nie dotknięta oczywiście przez żadnego z graczy drużyny kopiącej. Dopiero po tych 10 yardach może być przejęta przez zawodników drużyny kopiącej. No, jeśli taka sztuka się uda, to oczywiście przeciwnik zostaje pozbawiony posiadania piłki, ale tak jak mówiliśmy, jest to duże ryzyko. No i bardzo często właśnie, jeżeli kopią bliżej pola punktowego przeciwnika, decydują się na taką zagrywkę drużyny kopiące. No, chyba że są na przykład AZS Silesia Rebels, oni niemal w każdym kopnięciu decydują się na taki krótki strzał, a tymczasem daleko próbuje podać zawodnik. Wykonuje przechwyt i znakomitą akcję powrotną. No, niepotrzebny ryzyko w tej sytuacji. No i widzieliśmy, jak to się kończy. Bardzo zadowoleni Lions, no i nie ma się co dziwić. Zobaczcie, w którym miejscu na murawie Saulecik zagrają pierwszą próbę. 17-0, jest szansa na jeszcze jedno trzecie przełożenie w pierwszej połowie spotkania dla ekipy gości z Gliwic. Jardów, tyle dzieli gości od pola punktowego, ale już tylko sekundy do końca pierwszej połowy spotkania. No i zawodnicy Wolverines oczywiście muszą tutaj zrobić wszystko, aby zatrzymać przeciwników. Jest akcja biegowa, ale zatrzymany właśnie dopiero teraz.
aż 4-5 zawodników Wolverines musiało prowadzić go na nogawę. No i spójrzmy na arbitrów, ile jeszcze sekund pozostało do końca tej pierwszej połowy spotkania. Czasu coraz mniej. No i tutaj powoli zbierają się do kolejnej akcji gracze Lions. To troszkę niezrozumiałe. Powinni bardzo szybko, możliwie jak najszybciej rozpoczynać kolejne akcje. No bo sekundy uciekają. No i zobaczmy tą kolejną zagrywkę. Marcin Kaźmierczak, keeper, zostawia piłkę w rękach. Jest kolejny touchdown. Adam Melty, 23. Chociaż nie, sędziowie pokazują, że... A zresztą spójrzmy na arbitra głównego. Chyba jednak przyłożenie jest nieuznane. Tak jest, będzie druga próba. Ta piłka gdzieś tam musiała wypaść z rąk Adama Nelipa. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo blisko kolejnego przyłożenia byli zawodnicy Lions. Drodzy Państwo, jest potrzebne wsparcie dla defensywy Wolverines. Defense! Za 3 punkty Adam Melip, nie udało się i to napięcie jest nieudane. Teraz zaczynajmy liczyć, że to miała być ostatnia akcja w pierwszej połowie meczu. Nie, jednak spójrzmy na arbitra głównego, jaka będzie decyzja. No, troszkę dziwna decyzja Lions. Mogli grać chyba jeszcze jedną akcję, pozostało jeszcze kilka sekund. No i po tym niecelnym kopnięciu będą mieli ostatnią akcję w pierwszej połowie meczu gracze Wolverines. Opole piłka oczywiście blisko 20 yarda, rezultat wciąż 20-0. No i to jest najprawdopodobniej ostatnia akcja w pierwszej połowie meczu. Jeszcze żółta flaga. Zbyt dużo zawodników chyba na boisku po stronie Lions. Tak jest, 12 zawodników na murawie po stronie Lions, ale to tak naprawdę wiele nie zmienia. Na 25 yard są przesunięci gracze Wolverines. No i teraz jest potrzebny big play, zagrywka przez całe boisko. Pojawił się Krzysztof Richter na pozycji running backa, a więc również w formacji ofensywnej ten zawodnik, ale nie miał szans na przejęcie tej piłki. Będzie próba numer 2, jeśli zdążymy, jeśli dobrze widzę. 6 sekund, tyle pozostało do końca pierwszej połowy meczu. No, rozciągnęła się nam tutaj ta końcówka, ale to jest specyfika gry w futbol amerykański. Druga próba, jeszcze jedna, najprawdopodobniej ostatnia szansa w tej pierwszej części meczu, w pierwszej połowie spotkania. Zobaczmy. A i nie najlepszy snap w opałach. Rozgrywający ekipy gospodarzy z tej akcji nic nie będzie i to jest koniec pierwszej połowy meczu. Za momencik arbiter główny podniesie piłkę w górę, dając nam, tak jest, tym samym